Dobrze, teraz powiem na temat konfliktu serologicznego. Jesteśmy przyzwyczajeni do mówienia na temat konfliktu serologicznego w układzie RHD. Przez wiele lat byliśmy nauczeni, że przeciwciała odpornościowe w układach grupowych sprawdzamy tylko i wyłącznie u pacjentek RH ujemnych. Od 2012 roku mamy zalecenie sprawdzania przeciwciał odpornościowych u wszystkich kobiet ciężarnych ze względu na to, że dzięki profilaktyce konfliktów w układzie RHD częściej mamy do czynienia z konfliktami w innych układach grupowych krwi. Jeżeli chodzi o czynnik RH, to będą to antygeny C duże, C małe, E duże, E małe. Nie ma przeciwciał przeciw antygenowi małe D. On jest tak słabym antygenem, że nie wywołuje produkcji przeciwciał. Natomiast mamy również inne układy grupowe krwi. Kell, Lewis, cała długa, długa lista tych różnych układów grupowych krwi. I w związku z tym, że jest mniej konfliktów w układzie RHD, mamy proporcjonalnie więcej konfliktów w innych układach grupowych. Kilka sformułowań, które budzą pewne nieporozumienia w komunikacji między nami a pacjentkami albo między nami. A mianowicie, co to znaczy konflikt serologiczny i jakie są inne pojęcia z tym związane? Pierwsze pojęcie to jest niezgodność serologiczna, a mianowicie kobieta nie posiada antygenu, który posiada partner będący ojcem dziecka. Czyli potencjalnie pacjentka, jeżeli płód odziedziczy antygen po ojcu, może się zimmunizować, może wytworzyć przeciwciała przeciwko temu antygenowi. Ale do konfliktu serologicznego od niezgodności serologicznej jeszcze mamy daleką drogę. Drugi etap rozwoju sytuacji to jest immunizacja. Czyli płód ma antygen, którego nie posiada pacjentka. Ten antygen przeniknął do krążenia matczynego i do jej śledziony i pacjentka wytworzyła przeciwciała przeciwko temu antygenowi. I tutaj mamy taką możliwość, że jeżeli pacjentka ma przeciwciała, płód ma antygen, że te przeciwciała przejdą przez łożysko i będą uszkadzały erytrocyty płodu. O konflikcie serologicznym mówimy dopiero wtedy, kiedy przeciwciała dotarły do płodu, zniszczyły erytrocyty i spowodowały coś, co nazywa się chorobą hemolityczną płodu, czyli pojawia się niedokrwistość i hiperbilirubinemia. I dopiero tu mówimy o konflikcie serologicznym. Bardzo często jest tak, że pacjentka przychodzi i mówi, ja mam konflikt serologiczny, bo ja jestem RH ujemna, a mój mąż jest RH dodatni. Poczyta sobie kobieta w internecie i od razu robi się bardzo ciężko chora. I tu mamy scenariusz wydarzeń, jaki musi się odbyć, żeby sytuacja doprowadziła do konfliktu serologicznego. Czyli najpierw mamy płód, którego niewielka ilość krwi przechodzi przez łożysko do krążenia matczynego. Żeby płód mógł zimmunizować pacjentkę, musi przejść albo jednorazowo 0,1 ml krwi, albo musi się powtarzać transfuzja 0,01 ml krwi kilkakrotnie. Te erytrocyty docierają do śledziony matki. Tam rozpoczyna się produkcja przeciwciał, najpierw przeciwciał IgM, które nie przechodzą przez łożysko. I stąd też w pierwszej ciąży, w której doszło do immunizacji, bardzo rzadko dochodzi do rozwoju konfliktu serologicznego. Dlatego, że pacjentka w tym czasie, kiedy jeszcze jest w ciąży, produkuje tylko przeciwciała IgM. Te przeciwciała nie przechodzą przez łożysko i nie są w stanie uszkodzić erytrocytów płodu. Dopiero w kolejnej ciąży, kiedy już pacjentka zdążyła rozpocząć produkcję przeciwciał IgG przechodzących przez łożysko, te przeciwciała mogą dotrzeć do płodu, uszkodzić erytrocyty płodu i spowodować rzeczywiście chorobę hemolityczną płodu i noworodka. Tu mamy takie zestawienie, w jakich sytuacjach mamy ryzyko immunizacji, jak duże. Jak widać, największym ryzykiem immunizacji jest podawanie krwi kobiecie, oczywiście niekoniecznie w czasie ciąży. Ja to zawsze mówię, że należałoby zrobić krzyżówkę tej krwi, którą chcemy podać nie tylko z krwią kobiety, ale również potencjalnego, ewentualnego ojca przyszłych dzieci tej kobiety, po to, żeby uniknąć podania antygenu, który posiada partner tej pacjentki. No ale tak naprawdę jest to największe ryzyko. I drugim jakby z kolei jest poród o czasie. Wszystkie młodsze ciąże zakończone poronieniem, samoistym, indukowanym, operacją ciąży ektopowej. Te wszystkie sytuacje niosą za sobą dużo mniejsze ryzyko immunizacji niż poród donoszonej ciąży i transfuzję krwi.
Mamy bardzo dobrze rozwiniętą profilaktykę konfliktów w układzie RHD. Podajemy w ramach profilaktyki śródciążowej w 28 tygodniu, po zakończeniu każdej ciąży. Staramy się ograniczyć chemoterapię, ale to jest tylko i wyłącznie profilaktyka konfliktu w układzie RHD. Nie mamy żadnej profilaktyki konfliktów w innych układach grupowych krwi. Tutaj mamy czas, jaki jest potrzebny do rozwinięcia produkcji przeciwciał. Przeciwciała IgM rozpoczynają być obecne mniej więcej w drugim do ósmego tygodnia od kontaktu z obcym antygenem i one są obecne mniej więcej do 6 miesięcy od kontaktu. Od momentu, kiedy mamy wysoki poziom przeciwciał IgM, czyli gdzieś tam od drugiego, trzeciego miesiąca od kontaktu, rozpoczyna się powoli produkcja przeciwciał IgG, ale zwykle istotne miano tych przeciwciał pojawia się dopiero po pół roku od momentu kontaktu z antygenem grupy krwi, którego nie ma pacjentka. I druga informacja, która jest ważna, jeśli chodzi o czas rozwoju choroby hemolitycznej u płodu. Przed 18 tygodniem ciąży nie mamy konfliktów serologicznych, mimo że płód już ma erytrocyty z wyraźnie wykrywalnym antygenem na ich powierzchni, ale przeciwciała IgG przechodzą przez łożysko do płodu drogą pinocytozy dopiero od 18 tygodnia ciąży, czyli konflikty rozwijają nam się najwcześniej gdzieś tam w okolicy 20 tygodnia ciąży. W tej chwili mamy rekomendację, żeby u wszystkich ciężarnych oznaczać przeciwciała odpornościowe na początku ciąży. Jeżeli pacjentka jest RH ujemna, to powtarzamy to badanie około 21 i trzeci raz około 28 tygodnia ciąży. Jeżeli w 28 tygodniu jest ujemny wynik, podajemy pacjentce immunoglobulinę około 28-30 tygodnia ciąży. Można tutaj poprowadzić jeszcze pacjentkę po drodze przez diagnostykę obecności genu RHD, genu warunkującego produkcję antygenu RHD u płodu. To jest badanie krwi matki. Ono kosztuje około 350-400 zł w tej chwili. I jeżeli okazuje się, że w krążeniu matczynym nie ma tego genu, to znaczy, że płód jest najprawdopodobniej RH ujemny, można odstąpić od podania immunoglobuliny w 28 tygodniu ciąży. Ponieważ ta immunoglobulina to znów jest produkt krwiopochodny, tak? Czyli potencjalnie może pacjentkę zimmunizować w innych układach grupowych krwi, może powodować powikłania typowe dla podania preparatów krwiopochodnych, to część pacjentek, żeby uniknąć podania tej immunoglobuliny, wykonuje sobie takie oznaczenie. Jeżeli już stwierdzimy u pacjentki obecność przeciwciał, to powinniśmy monitorować miano przeciwciał. I tu zalecenia mówią, że to badanie powinno być powtarzane co 2 do 4 tygodni. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, jak jest z finansowaniem oznaczenia przeciwciał. Żaden z lekarzy POZ-u nie chce kierować na te oznaczenia, bo one są dość drogie. Jeśli miałyby być powtarzane u ciężarnej co 2 tygodnie przez 6 miesięcy, są to bardzo duże koszty, bo jedno oznaczenie kilkaset złotych kosztuje. Tym bardziej pacjentki nie chcą za to płacić. No jest to duży kłopot. I rzeczywiście widać, że te pacjentki, które przychodzą, mają z tym duży problem. Jeżeli już są przeciwciała przeciwko jakiemuś antygenowi układu grupowego krwi, możemy pacjentce zaproponować sprawdzenie, tak jak mówiłam, około 400 zł kosztuje sprawdzenie antygenu RHD, ale niestety sprawdzenie innych antygenów kosztuje dużo więcej. Na przykład sprawdzenie antygenu C małe, ostatnio pytałam w laboratorium, około 1500 kosztuje. No ale z drugiej strony, jeżeli nie mamy tego antygenu w krążeniu matki, czyli nie ma go u płodu, to prawdopodobnie nie ma co kombinować z tą oceną przeciwciał co 2-4 tygodnie i zmierzeniem przepływu w tętnicy środkowej mózgu, bo płód tego antygenu nie ma i nawet jeżeli matce te przeciwciała rosną, konfliktu serologicznego nie będzie. Jeżeli natomiast nie mamy pewności co do tego, czy płód ma, czy nie ma tego antygenu, o który chodzi, powinniśmy mierzyć przepływ w tętnicy środkowej mózgu. W przypadku braku podwyższania się tego przepływu nie proponujemy diagnostyki inwazyjnej zazwyczaj. Jeżeli nam się podwyższy przepływ w tętnicy środkowej mózgu, w czasie skurczu mamy wysokie prędkości,
to proponujemy pacjentce kordocentezę i ocenę grupy krwi płodu. Chodzi nam głównie o ten antygen, przeciwko któremu matka ma przeciwciała, i ocenę morfologii, czy nie rozwija nam się niedokrwistość, czy nie wymaga pacjentka terapii płodu. Tu są inne wytyczne, które znalazłam w jakichś innych rekomendacjach, bo to jest tak, że każde towarzystwo ginekologiczne na świecie ma troszkę inne wytyczne, a mianowicie ocena miana przeciwciał co 4 tygodnie, jeśli jest niższe lub równe 1 do 16. Jeżeli jest wyższe niż 1 do 16, oceniamy je co 2 tygodnie, równocześnie proponując diagnostykę inwazyjną. Jeżeli potwierdzi nam się obecność antygenu we krwi płodu, to obserwujemy tą pacjentkę, robiąc badania MCA-PSV przynajmniej raz w tygodniu. No i teraz to, co my widzimy, jeżeli chodzi o te miana przeciwciał. Jeżeli pacjentka zachodzi w ciąży, miano wszystkich przeciwciał u kobiety w czasie ciąży rośnie, czyli miano przeciwciał przeciw antygenom grupowym krwi również wzrośnie, niezależnie od tego, czy płód posiada antygen, czy nie posiada antygenu. Wzrost miana przeciwciał nie zawsze oznacza obecność antygenu u płodu. I druga sprawa to jest to, że przeciwciała IgG przechodzą przez łożysko. Jeżeli płód ma antygen, przeciwko któremu te przeciwciała są skierowane, to te przeciwciała są wiązane u płodu. One znikają z krążenia matczynego. Jeżeli natomiast płód nie ma tego antygenu, przeciwciała nie są wiązane, ich miano rośnie zwykle szybciej niż w przypadku, kiedy rzeczywiście ten antygen u płodu jest. I jeżeli mamy na przykład przeciwciała anty-RHD u pacjentki, u której płód jest RHD ujemny, to bardzo często mamy bardzo wysokie miana przeciwciał. Ostatnio takie mieliśmy 1 do 2 tysięcy nawet u pacjentki bez konfliktu serologicznego. O, tu przytoczyłam te ceny oznaczenia obecności genu kodującego produkcję antygenu w układach grupowych krwi, które można wykonać. No i jak wygląda monitorowanie ultrasonograficzne? Jeżeli mamy miano przeciwciał maksymalnie 1 do 16, to wystarczy robić badanie przepływu w tętnicy środkowej mózgu raz na 2 tygodnie. Jeżeli natomiast mamy miano przeciwciał 1 do 32 lub wyższe, to należy to badanie powtarzać raz w tygodniu. My się posługujemy zazwyczaj tą stroną perinatology.com, gdzie są kalkulatory, wrzuca się wiek ciążowy w skończonych tygodniach ciąży i prędkość przepływu w centymetrach na sekundę. Klikamy, żeby nam to aparat przeliczył i pokazuje nam się, jak to się ma do MOM-ów, czyli do mediany dla danego wieku ciążowego. Jeżeli wartość ta przekracza 1,5 MOM-a, to jest to wskazanie w przypadku konfliktu serologicznego, tu już nie ma dyskusji, czy 1,5, czy 1,8. 1,5 w przypadku konfliktu serologicznego jest wskazaniem do diagnostyki inwazyjnej, czyli sprawdzamy grupę krwi płodu, sprawdzamy morfologię i decydujemy, czy już, czy jeszcze nie wchodzić z transfuzjami dopłodowymi. Natomiast jeżeli mamy już powyżej 1,8 MOM-a, to nie czekając na wyniki grupy krwi i morfologii płodu, przed nakłuciem pępowiny przygotowujemy sobie krew do transfuzji. Jeżeli w trakcie badania potwierdzi nam się na hemoglobinometrze, że jest niedokrwistość, od razu wykonujemy transfuzję dopłodową. Tutaj mamy takie markery ultrasonograficzne ciężkiej niedokrwistości u płodu. Ja już dawno nie widziałam tych markerów ultrasonograficznych, ponieważ mierzymy prędkość przepływu w tętnicy środkowej mózgu i wykrywamy niedokrwistość na takim etapie, gdzie ta hemoglobina jest w granicach 6-8. Te objawy, które tutaj Państwo widzą, pojawiają się zwykle wtedy, kiedy hemoglobina spada poniżej 3-4 g% i wtedy rzeczywiście te płody są ciężko chore. Myślę, że w dzisiejszych czasach to raczej nas nie spotyka. Oprócz tego, że wysoki przepływ w tętnicy środkowej mózgu jest wskazaniem do diagnostyki inwazyjnej, jest taka lista w rekomendacjach dotyczących postępowania w konflikcie serologicznym innych wskazań do diagnostyki inwazyjnej. I tutaj mamy na pewno obrzęk uogólniony lub inne cechy ultrasonograficzne, które było widać na poprzednim slajdzie. Nawet jeżeli prędkość przepływu w tętnicy środkowej mózgu w tej sytuacji jest niska, to i tak powinniśmy
tę diagnostykę inwazyjną przeprowadzić. Bardzo dyskutowany, przynajmniej u nas jest, dyskutowana jest decyzja o diagnostyce inwazyjnej w sytuacji, kiedy w poprzedniej ciąży była ciężka choroba hemolityczna u płodu lub u noworodka. Rekomendacje mówią, że 2 tygodnie wcześniej niż rozwinęła się ona w poprzedniej ciąży, powinna się rozwinąć w kolejnej ciąży. Ale w sytuacji, kiedy możemy sprawdzić obecność antygenu grupowego krwi u płodu na drodze badania krwi matki, to nie zawsze musimy się uciekać aż do diagnostyki inwazyjnej, żeby potwierdzić, że płód ma ten antygen, którego się boimy. No i miano przeciwciał powyżej 1 do 32. Miano przeciwciał generalnie nie przekłada się na ciężkość choroby hemolitycznej. Czasem miano przeciwciał jest bardzo wysokie, a choroba hemolityczna bardzo łagodna. Czasem jest odwrotnie. Jedyna sytuacja, gdzie jeszcze ewentualnie jakaś korelacja istnieje, ale też niezbyt silna, to jest pierwsza ciąża z konfliktem. Nie pierwsza ciąża, bo w pierwszej ciąży zwykle konfliktu nie mamy, tylko pierwsza ciąża, w której występuje konflikt serologiczny. Do dyspozycji, jeśli chodzi o diagnostykę inwazyjną, mamy dwie metody. Starszą, niewykorzystywaną już dzisiaj amniopunkcję. Ona polegała na tym, że w płynie owodniowym oceniało się spektrofotometrycznie długość fali, która jest najbardziej absorbowana przez ten płyn. Im bardziej był żółty, tym bardziej świadczyło to o konflikcie serologicznym, o chorobie hemolitycznej płodu, bo to oznaczało obecność bilirubiny w dużej ilości w płynie owodniowym. W tej chwili mamy dużo bardziej bezpośrednią metodę. Możemy ocenić morfologię i grupę krwi płodu w jego krwi, wykonując kordocentezę. No i tu się zaczynają schody. Mamy różne rekomendacje, różne wytyczne. Każdy ośrodek trzyma się czegoś, co uważa za najbardziej rozsądne, najbardziej racjonalne. Są takie ośrodki, które podają, że poziom hemoglobiny niezależnie od wieku ciążowego poniżej 10 mg/% ma być wskazaniem do terapii wewnątrzmacicznej. Są takie, które mają jako kryterium hematokryt poniżej 30%. Mamy tutaj taką tabelkę od Nikolaidesa, który podaje, że ciężka anemia wymagająca terapii wewnątrzmacicznej jest diagnozowana wtedy, kiedy rozbieżność między medianą dla wieku ciążowego hemoglobiny a uzyskanym wynikiem przekracza 7 gram/%. Niżej mamy Marii, gdzie podaje ona, że MOM ma być poniżej 0,54 w stosunku do tego, czego oczekujemy w danym okresie ciąży. Także te wytyczne są bardzo różne. W Polsce została opublikowana taka elegancka tabelka, gdzie w zależności od wieku ciążowego została podana wartość hemoglobiny, poniżej której powinniśmy myśleć o terapii wewnątrzmacicznej. Poziom hemoglobiny w czasie ciąży rośnie do samego końca ciąży. Im starsza ciąża, tym jest wyższy, także ten poziom kwalifikujący do leczenia też wydaje się racjonalne, żeby był coraz wyższy. Ale każdy ośrodek sobie taką metodę kwalifikacji do leczenia wybiera, jaka jest mu wygodna. Jeżeli chodzi o możliwości terapii prenatalnej, mamy do dyspozycji 3 metody. Plazmaferyza i gamma globulina powoduje obniżenie miana przeciwciał u pacjentki, czyli zmniejsza ilość przeciwciał przechodzących przez łożysko do płodu, uszkadzających erytrocyty. Nie leczy niedokrwistości i bardzo niechętnie stosowane na całym świecie. Jedyną metodą, która jest powszechnie stosowana i która rzeczywiście wydaje się, że przynosi bardzo dobre efekty, nawet w tych doniesieniach, które są starsze, gdzie mieliśmy gorszą jakość i aparatów ultrasonograficznych, w związku z tym mniejszą skuteczność w trafianiu do żyły pępowinowej, i zasady podawania krwi też były gorzej opracowane, to nawet wtedy te wyniki leczenia były naprawdę dobre i umieralność dzieci związana z zabiegami jest bardzo, bardzo niewielka. Moja ulubiona strona perinatology.com ma również taki kalkulator do liczenia objętości krwi, którą chcemy podać płodowi. Jeżeli wiemy, jaki hematokryt ma płód, wiemy, jaki ma hematokryt krew podawana i jaki hematokryt chcemy uzyskać, dodając do tego masę płodu, potrafimy wyliczyć, jaką objętość masy erytrocytarnej powinniśmy płodowi podać. Tu trzeba być też jeszcze ostrożnym, bo
są pewne maksymalne objętości krwi, które można podać płodowi ze względu na to, żeby mu za bardzo nie przeciążyć krążenia. To, co pokazywałam Państwu przy okazji guzów łożyska, może się również i w takim przypadku zdarzyć. Ale tutaj jest to dużo mniej ryzykowne niż w przypadku sytuacji, gdzie już a priori mieliśmy zwiększoną objętość krwi krążącej. W zależności od rekomendacji terapię prenatalną stosujemy do 32, 34, a nawet niektórzy podają do 35 tygodnia ciąży. To na pewno zależy od tego, jakie doświadczenie ma ośrodek, jakie są wyniki leczenia w oddziałach neonatologicznych, ale w sytuacji, kiedy ryzyko powikłań związanych z kordocentezą i transfuzją dopłodową w dzisiejszych czasach jest stosunkowo niewielkie, ten czas kontynuowania terapii prenatalnej przesuwa się troszeczkę w prawo, czyli w kierunku terminu porodu. Poród w przypadku konfliktu serologicznego zrealizowanego, wymagającego leczenia wewnątrzmacicznego, powinien się odbyć po ukończeniu 36 tygodnia ciąży. I tu wrócę jeszcze raz do poprzedniego slajdu. Jak to się ma do ostatniej transfuzji dopłodowej? Ta decyzja, w którym momencie przerwać transfuzję dopłodową, będzie w tej sytuacji zależała od jeszcze jednego bardzo istotnego czynnika, a mianowicie od tego, ile krwi wcześniej przetoczyliśmy płodowi. Jeżeli płód jest RH dodatni, przetaczamy mu krew RH ujemną, erytrocyty mają okres półtrwania około 100 dni, 90 dni, różnie jest to podawane. Uważa się, że te erytrocyty przetaczane płodom, ponieważ one są dodatkowo naświetlane, mają jeszcze trochę krótszy ten okres półtrwania. To z jednej strony erytrocyty podane w 28 tygodniu na pewno dotrwają do 36 tygodnia ciąży i z drugiej strony im więcej krwi RH ujemnej podaliśmy, tym mniej krwi RH dodatniej ma płód, tym mniej przeciwciała będą powodowały narastanie niedokrwistości. Czyli jeśli płodowi, który ma 100 ml, 150 ml objętości krwi krążącej, przetoczyliśmy przy kilku kolejnych transfuzjach 100 ml krwi, to właściwie powinniśmy ten płód traktować jako RH ujemny, u którego już te przeciwciała obecne u matki nie będą nasilały niedokrwistości. Czyli możemy skończyć wtedy transfuzję w 32 tygodniu ciąży i urodzić to dziecko w 36 tygodniu, nie bojąc się, że nam się nasili niedokrwistość, oczywiście monitorując przepływ mózgowy. Jeżeli wykonaliśmy jedną transfuzję, daliśmy, nie wiem, 20-30 ml krwi, cała reszta krwi płodu jest krwią RH dodatnią, to będziemy na tę pacjentkę patrzyli troszeczkę inaczej. Jeżeli natomiast pacjentka nie wymaga leczenia w trakcie ciąży, MCA PSV nie przekracza 1,5 moma, to taka pacjentka może rodzić w terminie porodu. W terminie porodu to znaczy nie później niż do końca 39 tygodnia ciąży, żeby nie narażać tego płodu zbyt długo na działanie przeciwciał. I konflikt serologiczny, taka bardzo ważna uwaga, sądząc z naszych doświadczeń, nie jest wskazaniem do cięcia cesarskiego. Poród drogami natury wiąże się z mniejszym kontaktem matki z krwią płodową, w związku z tym jest mniejszym czynnikiem stymulującym produkcję przeciwciał i myślimy tu troszkę również o kolejnych ciążach. Dla dziecka z konfliktem serologicznym droga porodu nie ma żadnego znaczenia w kontekście konfliktu, a wiemy już teraz, że drogą cięcia cesarskiego, dzieci urodzone drogą cięcia cesarskiego częściej mają autyzm, częściej mają cukrzycę insulinozależną rozwijającą się w wieku dziecięcym. W związku z tym wtedy, kiedy możemy tych cięć cesarskich unikać, raczej staramy się rodzić drogami natury. I konflikt serologiczny na pewno jest taką jednostką chorobową, gdzie to się bardzo zmieniło. Kiedyś uważaliśmy, że konflikt serologiczny jest przeciwwskazaniem do indukcji porodu, bo indukcja porodu wydawało się, że może zwiększać objętość transfuzji krwi między płodem a matką. W tej chwili wiemy, że takiej zależności nie ma. Możemy spokojnie indukować poród i rodzić te dzieci drogami natury.